Siemanko widzowie, witam was w 49. odcinku drugiego sezonu z grania i oceniania gierki widzów na Robloxie. Jest to przedostatni odcineczek drugiego sezonu i mogę jeszcze wam zdradzić tylko tyle, że następny odcinek będzie mega mocny, więc nie możecie go przegapić. I oczywiście, jak wam ta seria się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, potem w komentarzu ocencie gierkę od 1 do 10 i zasubujcie kanał, jeśli tego nie robicie. A jak ktoś chce podesłać giereczkę na sezon trzeci, to pod koniec odcinka ma taką informację, a teraz lecimy zobaczyć, co będzie przedostatnią gierką drugiego sezonu. No i dobra widzowie, przedostatnią giereczką będzie giereczka The Caves Mini Update od widza Tomek Miniodab. Zostałem ci faworytkę oczywiście, w opisie mamy tylko napisane The Caves i dosyć ciekawe screenki, wygląda jak na gierkę horror. Mamy jakieś badże, sekretne badania w wyższych jaskiniach w pobliżu korytarza, serce jaskiń w niższych jaskiniach. Nowe żebractwo? Czemu ja mam przetłumaczone na polski? A to i tak mam, dobra. Disco na poziomie drugim za oknem. Jaskinie są bezpieczniejsze niż myślisz. O, to brzmi creepy. Robi się gorzej, witamy na poziomie trzecim i uciekaj, boli. Okej, okay, dosyć ciekawe. Game Passy nie mamy i serwery za 25 robuxów. Więc, no jestem ciekawy widzowie tej giereczki, więc lecimy ją zobaczyć. Dobra widzowie, jesteśmy w grze. I w ogóle mam tu kamerę pierwszoosobową. Creepy to wygląda, ale dosyć ciekawie. Widz jeszcze napisał, o, tu jakiś spawn point, co tu jest? Nie wiem, co tu jest. Że można walczyć ze znajomymi, po to jest mi tutaj miecz. Dobra, co my tu mamy za zejście? Nic o tym, że to gra horror, nie było napisane. Dobra, coś tu dalej mamy. No nie no, myszka mi szwankuje. Dobra, tu nic więcej nie ma. A może ja to muszę kliknąć? Nie, dobra, wszystko jest git. Idziemy, idziemy. Ej, nie no, strasznie to jest creepy. Co to za fioletowe coś? Tam jest coś czerwonego. To chodźmy tu, bo to jest chyba ten poziom drugi, nie? Badża jeszcze nie dostałem żadnego. Mamy kills, death. Widz napisał, że to jest taka gierka dla fanu typowo. Ale wygląda creepy, naprawdę. Dobra, idziemy tutaj. Baczy nie dostałem niestety, więc nie wiem o co chodzi. Czy jak gdzieś źle stanąłem albo coś. Tu jakieś kolejne ciki. Oj, jeszcze, że odcinek będzie krótki. Jest serce jaskini i dostałem, dobra. Serce jaskini dostałem. A ja jeszcze zobaczę tylko te badże na szybko. Sekretne badania w wyższych jaskiniach w pobliżu korytarza. Niższy jaskini jest serce jaskiń. A nie, za ten czerwony poziom nie było tego. Badża, za to czerwone coś, to było na screenie tylko. Jakieś sekretne badania w wyższych jaskiniach, no to idziemy. W pobliżu korytarza, nad nim gdzie jest korytarz, ale dobra, mamy iść do góry, więc idziemy do góry, do wyższych jaskiń. Ale powiem wam widzowie, że to ma taki potencjał na horror, jakiegoś jumpscare'a tu walnąć. I jest korytarz. I to wygląda strasznie. Tu jest ten korytarz też, a co tu mamy? A, to jest coś takiego. Taka wyrzutnia. O, i chyba są sekretne badania. Tak, są sekretne badania, dobra. Ale ja chcę ten achievement. Ej, no halo, czemu nie dostaję sekretnych badań? Tam to działało, to nie działa. Może to muszę, pyk. Kataną? Prawie się zabiłem w ogóle. HP straciłem. No niestety nie dostałem badża, więc idziemy z powrotem do niższych jaskiń. Ale pomyślcie widzowie, że jakby tu się z innymi graczami biegało, i nagle ktoś ci z tego ciemnego korytarza wyskakuje z takim rocket launcherem, to no nie byłoby to zbyt przyjemne. Jeszcze jak na przykład wy macie katanę, bo akurat zmieniliście, bo zbiliście się z innym graczem, a nagle wam wyskakuje z drugiej strony jakiś chłop z rocket launcherem albo też z kataną. Ale jak to jakiś stwór będzie, nie? To ma taki niski rendering tego światła, dobra, tu nie ma nic, że naprawdę się boję, że to jest jakaś czarna dziura bez końca. Nie wiem, czy mam iść tu, czy tu. A, to i tak prowadzi w jedną stronę. Dobra, mamy z powrotem serce jaskiń. Tam do góry to nie chcę. Tu też do góry. To jeszcze spróbujmy sobie zobaczyć tylko jakieś przejście w dół. To chyba tu. Ej, no wszędzie w dół idziemy. Czekajcie, na badże za oknem. Jest jakieś okno. I na poziomie drugim disco. Tylko jak znaleźć drugi poziom? Nie, to trzeba iść w jakiś korytarz do góry najpierw, a potem w dół. Może tu? O, jakieś takie ciekawsze przejście. Ale spadek. No nie, no tu już byłem, tu będzie serce jaskini, no właśnie.
Stąd chyba przyszedłem. Tak, stąd przyszedłem. Albo stąd przyszedłem? To stąd też przyszedłem, bo jest tam czerwony poziom. Nie no, widzowie, muszę poszukać tego przejścia gdzieś. Dobra, widzowie, coś znalazłem, ale trochę się tego boję. A to jest chyba za oknem, dobra, to jest chyba okno, dobra, to nie. To by wyglądało na to okno, bo tam jest ciemność za tym i mamy chyba drugi poziom. I tu woda jest, ej. I ja nie lubię w takich grach wody. Jak to ominąć? No naprawdę się boję wejść do wody. Dobra, idziemy tu. Jest jakieś światło. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie cieszyć. Ale nie, no jesteśmy w tym korytarzu, co na początku. Co za zielone światło? To jest jakiś przycisk. Nie wiem, widzowie. Gdzieś mnie przeteleportowało. O nie, nie, tu nie idziemy. No nie wiem, dobra, widzowie, nie umiem tego znaleźć, więc... To będzie na tyle z tego odcineczka. Oczywiście giereczka nie otrzymuje punktu, bo tak jak widz napisał, gra for fun. Widzu, możesz przerobić tą grę na coś horrorowego. To nawet zagram w nią drugi raz. Dodać tu jakiegoś typa po tych jaskiniach. Dodać jakieś mapy na przykład, które możemy znaleźć. Gdzieś musimy dojść. To wtedy będzie gitara. I wtedy nawet będzie można ocenić fajnie tą giereczkę. Teraz na ekranie macie ocenę grafika. Zobaczymy, jak on to ocenia. Ja nie oceniam, znaczy nie daję punktu, a wy nie zapomnijcie o komentarzu z oceną. Ja wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na info, jak podejść sobie do mnie swoją giereczkę. Pa, pa. Aby wysłać swoją giereczkę do mnie, musicie napisać do mnie na Discordzie na inapek hashtag 5340, to jest mój nick. Wchodzicie na serwer Discord podany w opisie, znajdujecie mnie, piszecie do mnie i podsyłacie swoją giereczkę. Oraz fajnie by było, abyście w wiadomości, w której wysyłacie do mnie giereczkę, napisali, co to za tryb jest, troszkę opisali giereczkę, bo to bardzo by ułatwiłoby mi każdy wstęp do odcinka, abym coś powiedział o tej giereczce już na samym początku. Ważna uwaga jest to, że nie każda giereczka będzie mogła wystąpić w tym odcinku, ponieważ ja sobie sprawdzam te giereczki i jak jest jakaś taka gierka, można powiedzieć, mało family friendly, czyli tam gdzie się znajdzie coś brutalnego, jakiś wulgaryzm albo coś, to takie giereczki pomijam i nie podkazuję ich, no bo sami wiecie z jakiego powodu. Do tej pory zdarzyła się tylko jedna taka giereczka, więc myślę, że już więcej się nie zdarzy. Dzięki za oglądanie. Pa, pa.